Witam ze strony Houdini, nowy reporter Dyk Pol ZS Olsztyn. Ze mną jest fizjoterapeuta Maciej Mata, witam. Dzień dobry. Maciek, chyba do ciebie jedno pytanie. Jaka jest dyspozycja naszego zespołu przed jutrzejszym meczem? Było bardzo mało czasu na regenerację po ostatnim meczu, jednak staraliśmy się wykorzystać to w najlepszy możliwy sposób. Jesteśmy po dwóch krótkich treningach i mam nadzieję, że przełożymy to, co było na treningu, na jutrzejsze spotkanie. Jaki przebiegł dzisiejszy nasz wieczorny trening i co o nim myślisz? Po tak dalekiej podróży naprawdę wyglądało to bardzo fajnie. Przede wszystkim chciałbym pochwalić statystyka naszego Mateusza, bo pracował przez cały trening i to jest godne podkreślenia. Ale reszta chłopaków też bardzo fajnie przepracowała dzisiejszą jednostkę. Przed nami jutro trudny rywal, na kogo tam musimy uważać i kto jest tam najbardziej najgroźniejszy? Nie mam pojęcia, ja to tylko masuję. A tak na poważnie, to jest tam wielu reprezentantów Polski, USA, także przede wszystkim Łukasz Kaczmarek. Myślę, że będzie to rywalem, którego musimy zatrzymać. Rozumiem. W dzisiejszym wywiadzie moim rozmówcą był Maciej Mata. Dziękuję ci, Maćku. Dziękuję również. A my widzimy się jutro w Postaci Sport. Dziękuję. Do zobaczenia w Urani.